bardziej zbliżona do jesiennej aniżeli letniej. Na domiar złego bociany zaczęły zbierać się do odlotów. Czy to oznacza, że ciepłe lato już do nas nie wróci? Uspokajam, prognozy sugerują, że jednak przyjdzie nam jeszcze cieszyć się ciepłą pogodą. Taki widok zazwyczaj oznacza jedno. Koniec wakacji już blisko. Sejmiki bocianów na polach można spotkać coraz częściej. Ten udało nam się zaobserwować niedaleko Wohynia. Większość uważa to za zły omen i szybkie nadejście zimnych dni. Szczególnie, że pogoda w ostatnim czasie nas nie rozpieszcza. Czy zatem bocianie sejmiki na początku sierpnia to normalna pora odlotów tych dumnych ptaków? W pierwszej kolejności, czyli na przełomie lipca i sierpnia, odlatują osobniki nielęgowe, czyli tak zwana bociania kawalerka. To są osobniki 2-3-letnie, które rozglądają się za potencjalnym miejscem do gniazdowania na przyszły rok. One przylatują w maju i koczują tutaj właśnie do końca lipca. Później z końcem lipca, z początkiem sierpnia odlatują na zimowiska w Afryce. Wraz z grupą nielęgowych bocianów lecą także osobniki, które w danym roku straciły młode z różnych powodów, a także młode i osobniki dorosłe, które przystąpiły do tego lęgu wcześniej. One już zakończyły. Jak słychać, odloty bocianów o tej porze to nic nadzwyczajnego. Lato w ostatnim czasie nas nie rozpieszcza. Niektórzy wróżą, że to już koniec ciepłych dni. Jednak prognozy zwiastują ocieplenie. Już w ten weekend do Polski dotrze zwrotnikowe powietrze. Bardzo ciepłe, wręcz upalne, które spowoduje, że w województwie lubelskim w sobotę zobaczymy 25-26 stopni. Natomiast w niedzielę pojawią się upały. Tutaj pierwsze trzydziestki zaczną się w Lublinie, zaczną się również na zachodzie województwa, więc no to już takie cieplejsze dni. Natomiast z każdym kolejnym dniem, nawet na ten tak zwany długi weekend sierpniowy, czyli poniedziałek, wtorek, te wartości będą jeszcze wyższe. Co ciekawe, to właśnie w cieplejsze dni bociany najczęściej odlatują. Chodzi o cyrkulację powietrza. Ptaki szybują wtedy w ciepłych prądach. Właśnie dlatego w najbliższym czasie bocianów możemy widywać coraz więcej. Niektóre mogą być ranne. Tego typu przypadki należy zgłaszać. Takie przypadki należy zgłaszać do urzędów gmin i miast, ponieważ te organy mają obowiązek odłowić takiego bociana, jeżeli o nich mówimy, i przetransportować do najbliższego ośrodka rehabilitacji. Prognozy długoterminowe wskazują, że czeka nas ciepła końcówka sierpnia. Początek września również ma być ciepły. Temperatury mogą oscylować nawet w okolicach 30 stopni Celsjusza. I to była ostatnia informacja, taki wstęp do pogody w letnim poranku między Wisłą i Bugiem, która zaraz będzie.